Cześć, witam was ponownie w kolejnym odcinku. Jak widzicie, przede mną leży udziec jagnięcy. Zobaczcie, taka wielka kość z przepysznym mięsem. Słuchajcie, żeby taki udziec przygotować, naprawdę nie trzeba wiele. Nie trzeba wiele wiedzy, umiejętności kulinarnych. Tu naprawdę wystarczy trochę ziół, trochę czosnku, soli, pieprzu. Polejemy to sokiem z cytryny, zawiniemy i upieczemy. Uwierzcie mi, wychodzi tak. Z tym, że musimy kupić dobrą jagnięcinę, co okazuje się u nas w Polsce już jest łatwiej o jagnięcinę. Jest więcej tej jagnięciny i jest naprawdę dobrej jakości. Ta jagnięcina od momentu uboju wisiała sobie w chłodni przez prawie 6 dni. Chodzi o to, żeby ona nam odparowała, żeby ona nam skruszała i wtedy będzie idealna, bo taka świeżo zabita jagnięcina nie bardzo. A więc dobra, zaczynamy. Słuchajcie, to mięso musimy ponacinać. Robimy nacięcia wzdłuż w poprzek. Czy w poprzek i wzdłuż? Czy tylko po przekątnej? Ja zrobię tak. Taki przepis również znajdziecie w mojej książce. Tam jest też udziec jagnięcy, ale nie taki okazały. Troszeczkę mniejszy. Jak widzicie, ja tłuszczu nie ścinałem, bo ja uwielbiam tłuszczyk. Niech on sobie zostanie. Dobra. I teraz tak. Jakich ziół będę używał? Dziś będę używał tymianek. Można użyć rozmaryn. Jest bardziej, jakby to powiedzieć, aromatyczny. Ale dzisiaj chciałbym tak delikatnie poczuć tą jagnięcinę. A więc tak, to na razie sobie odstawię. Jagnięcinę przyprawiamy solą, porządnie w te nacięcia. To jest, wiecie, kawał mięsa. Tłuszczyk będzie się wytapiał i będzie ociekał całe mięso. Więc sól dojdzie wszędzie. Teraz świeżo roztarty czarny pieprz. I również nie żałujemy. Czosnek kroję w takie grubsze plasterki. I wkładam w nacięcia. Jagnięcina bardzo lubi, jak się do niej dodaje czosnek. Gotowe. Tyle powinno wystarczyć. Teraz zioła. Zioła też postaram się tak wcisnąć. A później, jak się to już upiecze, to je wyjmę. Nie będę jadł z badylami. Zobaczcie, tak ją naszpikowałem zieleniną i teraz sok z jednej cytryny. Jest bardzo wiele różnych przepisów na jagnięcinę. Można smarować jogurtem, można smarować śmietaną, można robić cuda. Ja uwielbiam prostotę w takich mięsach. Biorę papier do pieczenia. Namaczam w wodzie. Wtedy mięso mi nie wyschnie. Robię zawiniątek taki. A teraz obwijam folią aluminium. I ten udziec wkładam teraz
na blachę i zanoszę do piekarnika rozgrzanego do 170 stopni na 3,5 godziny. No i moja jagnięcina jest już upieczona i sobie tutaj odpoczywa jeszcze jakąś chwilkę. My w tym czasie szybko zrobimy sos, bardzo podobny do greckich cacyków. Tutaj mam też chlebki pita, które w tej chwili delikatnie zmoczę i podgrzeję w piekarniku, bo tak się z nimi postępuje. Ja ich, słuchajcie, nie będę przekrajał, nie będę tam nic wkładał w środek, tylko po prostu tak będę jadł. Ale to wszystko po kolei. A więc tak, z tym lecę teraz do piekarnika. Chlebki pita się grzeją, a ja w tym czasie zrobię sos. Słuchajcie, tutaj mam grecki jogurt, tutaj mam ogórek, dwa ząbki czosnku, więc to jest błyskawica. Ogórki ścieram na grubych oczkach tarki. Ogórek starty, więc delikatnie posypuję solą. Chodzi o to, żeby puścił wodę. Teraz pokroję jedną cebulę. Pokroję trochę natki pietruszki. Dodaję na cebulę, przyprawiam solą, świeżo roztartym czarnym pieprzem. Tutaj mam przyprawę sumak, można ją kupić w supermarkecie lub przywieźć sobie z jakiejś eskapady. I trochę czerwonej papryki. I dokładnie to wygniotę. Ogórki chwilę odstały, więc możemy je odcisnąć z wody. I dodaję do greckiego jogurtu. Następnie wetrę dwa ząbki czosnku. Dodam czarnego pieprzu i wleję troszeczkę oliwy. Solił już nie będę, bo soliłem ogórki. A więc praktycznie wszystko mamy zrobione, więc bierzemy się teraz za jagnięcinę. Wyszła po prostu perfekcyjnie. Coś tu mogło się zepsuć. No nie mogło się nic zepsuć. Pozbieramy teraz łodygi z tymianku, bo tutaj nie będą nam potrzebne. One to, co miały oddać do mięsa, oddały. Cóż za wspaniałość. Zobaczcie. Jest po prostu idealne. Mięso odchodzi od kości. Ono się już tutaj samo odrywa. Zobaczcie. Zobaczcie, jest soczyste, się kruszy, a jakie gorące, delikatne, ale jest po prostu mega. Chlebki już też są, więc mamy tak naprawdę pełną potrawę. Jagnięcina, sos, pomidory, cebula z natką pietruszki i teraz mogę tak naprawdę spróbować. Ja to sobie, tak wiecie, zrobię po swojemu.
I na to trochę sosu. Zrobiłem sobie taką kanapkę. No a ja już się dzisiaj z Wami żegnam i zapraszam Was do subskrybowania mojego kanału, wciśnięcia dzwonka, który poinformuje Was, kiedy wrzucę film. No i życzę Wam smacznego. A teraz nakroję więcej dla rodziny.